Siema, siema, diamenciki! W dzisiejszym odcinku dowiemy się, która restauracja jest tak naprawdę najlepsza. Czy McDonald's, czy może KFC? Ale tego dowiemy się dopiero, jak zostawicie łapeczkę w górę, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobają moje filmy. Tak samo sobie na moim kanale, ponieważ wbijamy do wakacji 200 tysięcy. Wiem, że dacie sobie radę, więc klikajcie subika. No i napiszcie w komentarzu również McDonald's albo KFC. Zależy, co wolicie, a wtedy przypnę wam serduszko. No i przejdźmy już do oglądania naszego niesamowitego filmu. Więc tak, widzowie, lecimy sobie z budowaniem naszego KFC, czyli takiego sklepu jakby z kurczakami. Więc bierzemy sobie tutaj nasze budulce, bierzemy sobie kolorek oczywiście czerwony, bierzemy oczywiście kolorek biały. No i zaczynamy naszą budowlę, więc lecimy sobie kolorkami, robimy schematycznie, czyli robimy czerwony pasek, biały pasek, robimy czerwony paseczek i robimy biały paseczek. No, więc wszystko fajnie, mamy tutaj taki ładny wzorek. No i teraz przydałoby się ten wzorek jakoś, no tutaj polepszyć, nie? Więc lecimy sobie z tak, trójeczka, o coś takiego, taka wielkość chyba wystarczy. Chociaż może o jedno więcej dawać git, o takie coś, no chyba lepiej. Dobra, więc robimy coś takiego, więc lecimy w górę, teraz lecimy tutaj i jeszcze raz w górę i robimy to samo, widzowie, to samo, więc zaznaczamy w jednym miejscu i w drugim miejscu, lecimy sobie ściankę, no i już mamy dwie ścianki powstawione, no i tak samo robimy z dwoma kolejnymi tutaj, proszę bardzo. No i będziemy mieli piękny sklep z KFC, nie wiem jak się mówi na KFC, czy to jest sklep, czy nie sklep, jakieś miejsce handlowe, nie wiem jak to się nazywa, widzowie, możecie napisać w komentarzu, jak wy na to mówicie na KFC, czy to jest sklep, czy co to jest. A my lecimy tutaj, budujemy ściany, nie tracimy czasu. O, ściana kolejna powstała, no i tak to się prezentuje, widzowie, tak to się prezentuje. Teraz zrobimy sobie może coś takiego, patrzcie. Tu cyk, robimy sobie podłogę białą. Okej, teraz robimy sobie sufit czerwony, proszę bardzo. To będzie C251 14. Okej, no i co, czekajcie. Tutaj weźmiemy wejście, zrobimy albo takie mniejsze trochę, czekajcie, tu podłogę białą, okej, okay. No i mamy nasze pierwsze pięterko. Ale żeby to nie było mało, no to widzowie, możemy zrobić jeszcze coś takiego, że zaznaczamy w tym miejscu. Nie, czekajcie, tutaj w tym miejscu zaznaczamy. Teraz zakrywamy to trawą, teraz zaznaczamy w tym rogu, proszę bardzo, i lecimy w górę, tak, jeden, no i mamy drugie pięterko, tylko trzeba tą trawę będzie usunąć, bo ta trawa nie pasuje, więc usuwamy, albo wiecie co, ja to zrobię komendą, będzie szybciej, set quartz, proszę bardzo, i ten cały dirt trzeba zamienić tutaj na kwarc. O dobra, cyk, 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 no i mamy zrobione, patrzcie, dwupiętrowe KFC, o czekajcie tutaj. No, mamy tutaj dwupiętrowe KFC. Ja tutaj może jeszcze wezmę zasłonię, bo tu drzwi raczej latających nie będzie. No i co? Okienka zróbmy. Okienka zrobimy z czarnego szkiełka, bo zazwyczaj w KFC te szyby są takie przyciemniane, fajne są takie. A w ogóle widzowie, właśnie, napiszcie w komentarzu, co wy wolicie, czy KFC, czy McDonalda, bo to w sumie wasz głos będzie tym decydującym na końcu, sobie jak tego nie powiem, wiedział, ale to wy decydujecie, kto wygrał, nie? Najpierw będzie osadnik, on będzie pierwszym sędzią, a potem będziecie wygłosowali i powiedzcie, który właśnie sklep jest waszym zdaniem lepszy. Dobra, więc bierzemy sobie KFC, bierzemy sobie taki wielki napis, dobra, damy sobie go właśnie w tym miejscu, albo nie, nad wejściem to zrobimy, będzie lepiej wyglądało, tylko tutaj musimy zmienić ten czerwony, o właśnie, tutaj tak coś. I KFC dajemy, o, ten czerwony trzeba jeszcze tutaj poprawić. Dobra, cyk, proszę bardzo. Albo troszeczkę wyżej ten napis bym zrobił, o, coś tutaj.
Okej, tu... Ej, stój! Czy ty masz TikToka i jeszcze mnie nie obserwujesz na tej aplikacji? Jak możesz w ogóle? Dlaczego tego nie robisz? Weź zostaw obserwację, zaobserwuj mi na TikToku. To masz teraz na ekranie. No weź, no co ci to szkodzi? No weź, kliknij. To taki przycisk obserwuj. Dasz radę, ja wiem, że dasz radę. Tu i tu, dobra. No i mamy coś takiego. A powiedzcie co, jeszcze damy. O, coś takiego, cyk. Dobra, no i mamy, pięknie, dobra, jest napis KFC, jeszcze możemy zrobić sobie wielki taki maszt jakby, żeby być taki wielki tutaj ten, o, patrzcie, idziemy w górę, teraz idziemy coś takiego robimy, dobra, ile to jest, 3, 4, raz, 2, 3, nie odzywam się do ciebie, nie odzywam się do ciebie, zostaw mnie. Raz, dwa, trzy, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, skręcimy, dobra, budujemy tutaj taki wielki napis KFC zrobimy. Żeby już każdy wiedział, kto będzie tutaj jechał już z daleka, że tu jest KFC. Dobra, coś takiego, Słyszysz ty mnie, Alek, co? Halo, mówię do ciebie. Co, odzywasz, no ej, co słuchaj, jest? Słuchaj, przyszedłem do ciebie zobaczyć, jak wygląda twoja restauracja, no. Więc... Chodzę i patrzę. Ale ona jest w trakcie budowy, no to co ty tutaj latasz? Czemu ona jest pusta? Jak to wygląda? To nie wygląda. No bo nie zdążyłem, może na przykład dlatego, bo dopiero coś ściany buduję. Ale zaraz zaczynamy, musisz się pośpieszyć. Ty zrobiłeś dwa piętra w swojej restauracji, ale no bo drugie piętro nie wybudowałeś ani jednego tak naprawdę. Ale drugie piętro jest praktyczne, to jest na magazyn, a dolne jest na jedzenie. Aha, dolne jest na jedzenie, a dobra, no niech ci będzie. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego, żeby u góry mieli McDonald's. No ale okej, okay, dobra, to ja ci nie przeszkadzam, buduj dalej, ja tutaj też świetnie, ładnie, pięknie buduję. No to buduję. Siema, siema. Idź tam do siebie. Dobra, widzowie, więc my tu lecimy. Lecimy tutaj szybko z budowaniem, widzowie. Lecimy sobie. Mamy wielki napis KFC. On coś tam naszyka na moją basę, ale widzowie, on po prostu. On zazdrości mi mojego KFC. On wie, że moje KFC jest lepsze. Patrzcie, jak to wygląda. To jest białe, brzydkie. Tam widzę, że. Co za krowa tam lata? No więc co? Mi się chyba w głowie kręci. Widziałem krowę latającą. Ale dobra, no tak dziwne takie. No dobra, więc co, lecimy sobie dalej, budujemy drzwiczki, jakie drzwiczki, czekajcie, drzwi. Były takie ładne drzwi, pamiętam, sklepowe, gdzieś one były tutaj. No dobra, weźmy te drzwi może, te drzwi będą najlepsze, więc robimy coś takiego, tutaj robimy taką ściankę, no i dobra, mamy wejście, teraz, żeby Semek tak nie narzekał, to może weźmiemy sobie, zrobimy nasze ładne szyby, więc może czekajcie, szyby, dobra, ciao, takie ciemne, dobra, no i coś takiego, czekajcie, tutaj robimy cyk, cyk, znaczy jedno okienko, teraz robimy sobie, o, tutaj drugie okienko, teraz lecimy dalej, robimy trzecie okienko, dobra, to będzie pięknie wyglądało, dobra, czekajcie, żeby to było jeszcze równo, no to robimy coś takiego, cyk, dobra, jaka to była odległość, 4 kratek, no dobra, no to liczymy, 2, 3, 4, raz, dwa, trzy, dobra, cyk, dobra, cyk, tutaj dajemy jedno okienko, drugie okienko, no i mamy od razu jaśniej w tej naszej restauracji, oto jest restauracja, więc sobie, w końcu mi do głowy wpadło ta nazwa, 3, 4, 5, raz, 2, 3, i sobie z tej strony to samo, 3, 4, 5, 3, 4, 5, dobra. O, i mamy okienka, to cyk, proszę bardzo. Okej, okay, i... Ej, chyba git jest, chyba jest dobrze. Albo jeszcze nie, tu zrobimy okienko jedno. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, proszę bardzo. No i mamy zrobione oświetlenie naszej restauracji. No to teraz przydałoby się zrobić stoliczki i właśnie krzesełka. Więc wpisujemy sobie table i wybieramy sobie jakieś ładne tutaj stoliczki. Takie ładne, prestiżowe. Coś takiego chyba będzie git, takie stoliki. I potrzebujemy jeszcze krzesło. Krzesełko, jakie to krzesełka? Może gdzieś takie krzesełka będą ładne, będą pasowały. Może jakąś sofę się damy tutaj, czekajcie, sofa. Sofę damy sobie czerwoną. O, coś takiego zrobimy.
I wystarczy, no. Tak, sofa będzie w tym miejscu. Sofę zrobimy tutaj, a wiesz co? Zrobimy podwójną sofę. Zrobimy z tej strony i z tej strony. I tutaj stolik postawimy, proszę bardzo. O, stolik, cyk, 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 cyk. To jest taki gościnny dla rodziny jakieś. Okej, dobra. I resztę zrobimy normalnie. O, tutaj będzie jeden rządek krzesełek, proszę bardzo. I tu będzie drugi. O, proszę. Czekajcie, tu, tu. I teraz tak, tu lecimy krzesełkami. Czekajcie, co drugi, żeby nie wchodzili na siebie. No i teraz tutaj, żeby nikt nie musiał na siebie patrzeć, jak będą jacyś obcy ludzie. O, proszę bardzo. I tak to będzie wyglądało. Teraz przydałoby się zrobić kuchnię, kuchnię widzowie. Więc lecimy z kolorem czerwonym, więc lecimy sobie tutaj, proszę bardzo. To będą zamówienia składane, więc tutaj będziemy podchodzić do stolika i będziemy mówili: proszę panią, proszę pana, można zrobić, można kuciaczkę dla mnie. O, dobra, czekajcie, tu to będzie okienko, to niech zostanie. Dobra, może tak? Może z tej strony? A może tak od góry? A może z dołu? No nie wiem, jak mam zrobić zdjęcie. Ale wiecie co? Tam, gdzie mi się udało zrobić zdjęcie, to dałem na Instagrama. Więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to zaobserwujcie. Teraz tu wam się wyświetla mój Instagram, bo wiem, że dużo osób, które tutaj mnie ogląda, nie obserwuje mnie na Instagramie, a wiem, że to dla was jest tylko jedno kliknięcie. Więc zaobserwuj mnie na Instagramie i oglądajcie dalej mój wspaniały odcinek. Robimy sobie jeszcze ten KFC Drive'a, czyli tutaj będą te zamówienia odbierane. O, proszę bardzo. No i co? Kuchnie, 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 kuchnia jest ważna, więc dajemy sobie tutaj rzeczy, czekajcie, lodóweczki, to tak, to wyłączmy, to wyłączmy, to wyłączmy, same kuchenne rzeczy, i teraz tak, czerwone, bierzemy na pewno, czerwone, może weźmiemy sobie teraz takie coś, szafeczki. Będę potrzebował na pewno lodówkę, widzowie, lodówka, gdzie tu jest lodówka, lodówka, halo. To będzie potrzebne mi i lodóweczka, lodóweczka, dobra, wpiszę lodóweczkę, będzie szybciej. O, takie lodóweczki będą, o, proszę bardzo, i takie, no i super, no i mamy. Więc teraz tak, tu robimy sobie lodóweczki. Stawiamy sobie tutaj. Tutaj sobie lecimy z półeczkami, tutaj przy KFC Drive'ie, o, cyk, cyk, cyk. No i tutaj jeszcze zrobimy miejsce do mycia naczyń, o proszę bardzo, żeby móc rączki sobie elegancko umyć, wodę se nalejemy, żeby była woda. No co się dzieje, Sepku, Sepku, co się dzieje? Co się, co krzyczysz? A dobrze buduję, a u ciebie? No jestem cały czas skupiony. No prawie, już końcówka jest. No, no tak, a ty? A co, ty jeszcze nie kończysz? Przecież tu już tyle czasu minęło, 15 minut minęło. No dobra, może być, na mój koszt wszystko pójdzie. Ja mogę stawiać. No. Przecież jeszcze nie zdążyłem. Co ty mi tak pospieszasz dzisiaj? No bo jedyne co mi zostało, no to parking, nie? To jak mam nie kończyć? Jak jest wszystko zbudowane, tylko parking został. Tak, ale nie masz tak dobrych jak ja, więc no. Pewnie tak, no, no, tłumacz się, tłumacz się. Czekaj, tak zobaczę z daleka. Mycy do... Co to za litera tam jest? Nie, ja nie wiem, to w ogóle rozjechane to. Tak, ładne, ładne, no, piękne jest. No piękny, no przecież mówisz, że ładne jest, no co hejtujesz. Dobra, ja już idę do góry, ja tu muszę jeszcze magazyn zrobić i parking i będę miał gotowe. Dobra, więc wchodzę w dół, wchodzę w dół, teraz biorę drzwiczki i robię ten parking. Dobra, czekajcie. Gdzie ten parking? Tutaj potrzebuję siekierkę, proszę bardzo.
Biorę se tutaj. To zaznaczam. O, w tym miejscu jest czarny kolor. Czarny kolor potrzebuję. Set 2, 5, 1, 15. O, mam coś takiego. O, Sebek! Żyjesz? Halo, bo mi cię przerwało na chwilę. Przerwało cię? Nie, ze mną wszystko w porządku. Słuchaj, teraz poprawiłem ten napis, jak ci się podoba? Co? Nie no, cały czas był piękny, po prostu chciałem, żebyś stracił czas na budowanie napisu. Aha, cały czas ci się podobał. No. O, to fajnie, wtedy mi się też podoba. Dobra, no to nie było tematu, Alkowi jednak się podoba moja nazwa. Dobra, no to co tu krówka zrobiła? Dobra, więc ja lecę, to jest parkingiem, parking fajnie zrobiony. No to Alek, słuchaj, możemy zaczynać, ja już jestem gotowy. To daj mi jeszcze minutkę dosłownie. No to raz, dwa, trzy, szybko, a ja podziękuję krówce, słuchajcie. Dobra, więc ja tu lecę, tutaj mamy zrobioną taką małą uliczkę, tu mamy parking i tutaj możemy zrobić jeszcze ścieżkę. O, z kamienia zrobimy ścieżkę, taką ładną, brukową. Proszę bardzo, coś tutaj. O, i wypełniamy to, cyk. Dobra, tutaj, no i mamy zrobione, pięknie. No jeszcze czekajcie, skrzynki. Case, nie, chest. No dobra. Skrzynia, może, o, wiecie. O, skrzynia, proszę bardzo. No i wchodzimy na górę i tutaj skrzyneczki, cyk, tutaj lecimy, to będzie magazyn będzie. Okej, cyk i tutaj mamy o, magazyn, to będą kurczaki i wszystko. Okej, ale to potem wypełni, jak przyjdzie dostawa. Ale widzowie, wiecie co? Ja sobie tutaj wezmę jedną rzecz. W razie gdyby sobie chciał mnie zaatakować, to ja sobie wezmę rakietę. O, coś takiego. Tylko to tak w fiponku dam. Czekajcie, zamknę gotowy drzwi, już dobra. Jesteś? Tak, wszystko tak. Zrobione. No to ja też jestem gotowy w sumie. Jestem gotowy, no to co, zaczynamy? No możemy zaczynać, co, najpierw to od ciebie? Na środek, gamę, modę, survival. Dzwonię już do... Tak, proszę wziąć ze sobą całą wioskę. Dokładnie tak. Alek, słuchaj, zaprosiłem widaczerów, no. Całą wioskę obok Smilandii. Pamiętasz o nim? Tak, pamiętam, no. Pisz sobie game od survival. Mam czekamy survival. Na villagerów, czekamy na pierwszych klientów. Co myślisz? Najpierw do ciebie mają iść czy do mnie? Do ciebie mogą. Do mnie? No jak chcesz, chociaż wolałbym do ciebie, bo jeszcze u ciebie nie byłem. No okay, może do ciebie. To dawaj do mnie. No dobra. Ej, patrz, villagerowie przyszli. O, usłyszeli, że darmo i od razu przyszli. Dobra, panie villagerze, zapraszam. Tu, znaczy, Alek, to ty ich zapraszasz. No i zapraszam tutaj w moje skromne progi. Proszę, tutaj możecie tak, wejść. Tak, villagerowie będą oceniać, czyli nie będą kłamać. Przechodzimy tutaj. A ci co, weź no się potrafią? Alek, poczęstuj ich. Za czekaj, małe drzwi o. Zrobiłeś. Jak za małe? Przecież każdy się mieści koniec. Halo, panie są. Villagerowie, gdzie oni są? A tutaj dawaj, są. W środku. Dobra. Weszli. Dobra. No to weź im daj coś do jedzenia, no nie to wiem, tutaj, co villagerowie, macie do wyboru nuggetsy, frytki, duże udka, macie również nóżkę. No to daj im to, Alek, no to, daj im to, no nie dobra, docenią jedzenie, dać, oceniamy, dobrze, a nie dobrze. Wygląd tutaj. A czekaj, ojciec, on ma jeszcze tutaj drugie piętro, wejdźmy tam i ej, zobaczmy, ej, co on to tutaj jest ma. Tylko dla personelu, magazyn to jest, Sianek, a, magazyn, chodź tutaj, dobra, skrzynie, to jest dla personelu, chodź. Dobra, schodzę, no, okej. Okay. Dobra, panowie, proszę usiąść, który to testuje? Panowie, który to testuje? No wszyscy testują, no to daję tutaj państwu na stół, proszę, jemy. A patrzcie, jak o. Się rzucili normalnie villagerowie. Proszę bardzo, jedzonko dla wszystkich. I villagerowie, proszę ocenić na tabliczkach. Villagerowie nie gadają, my nie zrozumiemy ich, bo oni tylko... Panie, a czemu on wyrzuca? Co, już zjadłeś? Najadłeś się? I jak smakowało, panie villagerze? Dobre było czy niedobre? Chyba najadł się. Pół, ale niedobre. Co? Jak to ale niedobre? Ale dobre jedzenie. Ej, villagerowie, zapraszam do mnie, do McDonalda. Tam jest przepyszne jedzonko. Tutaj wam dam najlepsze dania, mam najlepsze burgery. Ale chodź tutaj do mnie, no, zobaczysz. Biegnę, no. Chodźcie, villagerowie, ja wam dam, słuchajcie, to krowa stworzyła, dobra, weźmiemy to prosto z krówki jest, tak, dobra, weźmiemy jeszcze z krówki? Ten. No to dobrze.
Tak. Już wam daję, villagerowie. Proszę tutaj, stripsy, nuggetsy, burgery, kurczak burgery. No wszystko, co się tylko chce. Coś do picia chcecie, nie ma problemu. Tutaj wam daję. Twistera jeszcze im wyrzuciłem. Dobra, trzymajcie wszystko. Trzymajcie wszystko i napiszcie, jak to wam smakuje, a ja podkładam tabliczki. Pewnie będzie jeszcze gorsze niż moje. Jak moje nie zasmakowało im, to twoje na tym bardziej. Villagerowie lubią kurczaki przecież, no, sami je hodują. Przed chwilą kurczaki miałem i co? No ale twoje może były niedobre, może nie wiem. No jak niedobre, weź spróbuj, mięso. Weź spróbuj, trzymaj. No dobra, czekaj. Zobacz, ja jem i co? I dobre jest. Ej, co jest? Dostałem... Jakie niedobre, ej. Co to jest? To jest surowe mięso. Ja mdłości dostałem, ty. Jakie niedobre. Ej, w głowie mi się kręci jak po smakowało? Tym. Ej, czekaj, oni nie wyrzucili żarcia? Chcemy więcej. Ale masz słabą restaurację! Ej, daj, ja mi daj mi spróbować czegoś, czekaj. No, spróbuj. Spróbuj sobie. Dobra, czekaj, zjem. Ej, nie mogę zjeść, najadłem się swoim, czekaj. A mam czekaj, ja cię picia. Uderzę. Ja wypiję lemoniadę, czekaj. Teraz i co? No, ej, posmakuj. W sumie dobra, a burger? A widzisz, czekaj. Widzisz? Ej, dobre, no, dobry, no. Ej. A widzisz, mam lepszą restaurację. Ale to ale, nie słuchaj, ma mam opcji, pomysł. To tylko to wałeś, ty nie musisz gotować. Mam pomysł, co zrobimy z twoją restauracją. Ja też mam pomysł, skoro... co zrobimy z twoją restauracją. Ej, Alek, nie podoba nie, mi się nie, to. Nie rób tak. I po nie. Kuchni. Alek, co ty zrobiłeś? Zostaw, moja restauracja jest dobra. Na szczęście się tu odrodziliśmy, ale coś ty zrobił! No bo... Dlaczego mi rozwaliłeś restaurację? Ja nie mogłem przegrać, twoja była gorsza, patrz jak ona wyglądała. Ale mnie wkurzyłeś teraz, wkurzyłeś mnie! Leci, moja jest ładna, nie! Nie będziemy cię bawić! No co ty mi robisz? Trzeba ją rozwalić! Nie rozwalaj! Nie ma żadnego KFC, skończyło się! Tak jest, ta restauracja się do niczego nie nadaje! Ale jeszcze moja bomba! Ładna. I tu pełno bomb, żeby nic z niej nie zostało! Ze złym jedzeniem niedobrym, fuj! Jak z niedobrym? Ona dobra była właśnie, ładna, zrobiona w paseczkie, twoja jest jakaś jak taka biała. Jak nikt tego nie jadł, ona była niedobra, a masz. O dobra, wykorzystałem wszystkie bronie. Dobra, Alek, słuchaj, moja restauracja jeszcze przetrwała, damy radę ją odbudować. Niestety Alka nie da się odbudować, ale też ona nie działała tak jak powinna. Niestety, znaczy może istety, to dobrze, że McDonald's okazał się lepszy, bo ja budowałem McDonalda. Także Alek, jesteś cienki. Sam jesteś cienki. Chodź tutaj. Słuchaj, ej, nie rób, Alek, ale no. Uważaj, co robisz? Nie, leci. Nie, Alek, co ty oszalałeś? Okej, widzowie, więc to byłoby na tyle. No niestety Semek rozwalił całe moje KFC, a było takie ładne. No jego McDonald's jest brzydki, więc no w sumie widzowie, no... No warto było tą rakietą strzelić, przynajmniej mu pomogłem tym, tak jakby, no polepszyłem tą basę, jego restaurację. Więc jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, tak samo subika na moim kanale, bo wbijamy 200 tysięcy. No i wpadajcie też na mój drugi kanał, Alek Diamond Team, tam są teraz filmy codziennie z kamerką. No więc widzicie, jutro bociki są codziennie, siema, a ja idę odbudować moje KFC i może zatrudnię jakiegoś kucharza, żeby lepiej smakowało. Mister.